Cześć wszystkim, witam, Tomek Longboard.pl. Dzisiaj bym wam troszkę o desce Quebec, John Burnett, kanadyjskiego producenta, który robi deski już od 20 lat. W tym roku właśnie obchodzą rocznicę, 20. rocznicę produkcji. Dechy typowo freestyle, freeride, downhill, wybierane przez, tak naprawdę przez zawodników z całego świata. Troszkę o tej desce. Decha to, dek ma 104 cm długości, 24,5 cm szerokości i jest naprawdę niezwykle uniwersalnym dekiem. Freestyle, freeride, downhill, push. Może na cruising miejski będzie troszkę za twarda, ale jak ktoś się uprze, to nie powinno być zupełnie problemu tak naprawdę. Dość gruba, z niewielkim dropem, 1,4 cm, daje naprawdę fajną specyfikację, jeżeli szukasz czegoś do freeride'u lub właśnie downhillu. Szybsze zjazdy, to jest domena. Do tego głębokie concave'y. Bardzo dobrze trzymają stopy. Decha nawet przy najostrzejszych slide'ach, stand-up slide'ach możesz być pewny, że po prostu nie wyskoczy ci spod stóp. Co nam się bardzo podoba w tej desce, to możliwość mocowania traków na dwa sposoby. Firma da taką możliwość, że można zamocować traki bliżej końców deski, dzięki czemu cały setup będzie bardziej stabilny i nada się na szybsze zjazdy, lub bliżej. Wtedy deska jest po prostu na tak cruising mniej więcej, lub na freestyle. Długie wtedy nozy się robią, długie kicktaile, które w połączeniu z tym, że są one bardzo fajnie zawinięte, dają bardzo charakterystykę bardzo fajnie freestyle'ową tak naprawdę. Manuale, showwity, no comply'e, wszystko właściwie chyba sobie zamarzysz tak naprawdę i na ile masz umiejętności, spokojnie tej desce wykonasz. Naszym zdaniem jest to jedna z najbardziej uniwersalnych desek na rynku i no nie wiem, no oprócz cruisingu miejskiego to właściwie do wszystkiego będzie idealna. Jeżeli chciałbyś zobaczyć taką dechę, zapraszamy. Longboardy.pl. Cześć!